Jestem absolutnie maksymalnie prześwietlona i jestem bez okularów, więc średnio co widzę. Nie wiem też, czy jestem ostra, czy nie, ale myślę, że najwyższa pora wrzucić vloga z zimowiska. Zapraszam. Wrzucę to w takim formacie, który kiedyś bardzo preferowałam. Tak, kiedyś. Kiedyś, 3 lata temu. No ale wiecie, doszłam do wniosku, że trochę wam opowiem, trochę powrzucam fragmentów z faktycznego wyjazdu, tak więc może zaczniemy od dnia wyjazdu, czyli od tego, jak o 17:30 wsiedliśmy w pociąg do Krakowa i pojechaliśmy do Krakowa. Cześć dziewczynki, jak wam się jedzie? No, wesoły pociąg, proszę bardzo, dostaliśmy Grześki. Nie, nie macie. Nie, ale serio, dostaliśmy Grześki, które w tym momencie są tutaj schowane, proszę bardzo, razem z moim portfelem. I jedziemy sobie w tym momencie do Krakowa. Już w środku do spania i tutaj chłopcy robią kolację bardzo dzielnie, tak, czekajcie, aż ostrość na was złapie dokładnie. Kroją tutaj warzywka, a ja byłam na zakupach z 2 innymi delikwentami i kupiliśmy dużo jedzenia, więc nie będziemy głodować. Room tour po jedzeniu, że bardzo, oczywiście są prawilne paprykarze, bo zimowisko bez paprykarza to nie jest zimowisko. No, powodzenia. Spaliśmy, był całkiem przyjemny, następnego dnia wstaliśmy chwilę przed 9, a następnie szybko się ogarnęliśmy, ja zdążyłam się umyć, poszliśmy na śniadanie. Jesteśmy już po śniadanku, znaczy częściowo, bo część tam jeszcze siedzi, o, i jedzą sobie. I nasza komendantka postanowiła pomierzyć nas temperaturki, może o tak zrobimy cyk, 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 tylko tak wiecie, żeby nie było danych osobowych widać, więc pokażę wam tak. No i co tam dalej? Nie ma ostrości, już jest. Ja wiem, co będzie dalej, dziewczyny też trochę wiedzą, co będzie dalej, ale nie zdradzę więcej. Na razie tajemnica, co dalej. No i tak, dziewczyny nie wiedziały, ale ogólnie każda z nich została dobrana w dwójkę, a następnie dziewczyny poszły razem na zwiady. Poszły na zwiady, takie zwiado-zadania, nie do końca stricte zwiady, bo to było chyba 1 czy 2 zadanka, więc tak całkiem prosto, a ja postanowiłam pójść do kociej kawiarni i rozpisać faktury. No ale wylądowałam gdzie indziej, zresztą posłuchajcie o tym sami. No więc dziewczyny poszły patrolami na zwiady, więc żeby skarbać się. Miałam pójść do kociej kawiarni, ale przypał, bo otwiera się dopiero o 11, a jest 10:20 chyba, czy nawet przed 10:20. Komendantka i moja drużynowa poszły pójść do muzeum razem z chłopakami, bo chłopaki postanowili pójść sobie do muzeum, do fabryki Schindlera, a ja siedzę z papierologią i obliczam, ile mamy kasy, więc tak. No i tego samego dnia pod wieczór mieliśmy busa do Zawoi. Tak więc byliśmy jedną noc w Krakowie, a następnie postanowiliśmy przyjechać do Zawoi, ponieważ miało być to zimowisko wędrowne, tak więc no, w planach było całkiem sporo wędrowania. To jest idealny moment tak na to, żeby pokazać całe nasze, a to nawet nie są całe chyba zakupy, ale tak, tam leżą nasze zakupy i w ogóle mega przypał, bo poszłam do tej kawiarni, no tam do Starbucksa najpierw rozpisywać faktury i nie wzięłam ani czerwonego pisaka, ani nie wzięłam strzywacza, więc poszłam mądra do Empiku, kupiłam czerwony pisak i kupiłam strzywacz. Okazało się, że czerwony pisak ledwo pisze, ale wystarczyło go rozpisać, a strzywacz jest bez strzywek, więc tak naprawdę tak, tyle z tego było, pisania faktur. No, w tym momencie już jesteśmy po obiedzie, siedzimy sobie na stacji w części, gdzie jeżdżą autobusy dalekobieżne,
i czekamy na autobus do Zawoju. Kup nielimitowane. Dobra, niech się tylko złapie ostrość i myślę, że możemy lecieć, ale się nie łapie, więc chwila. Okej, jesteśmy już w drugim ośrodku z trzech. Mamy godzinę 21:15 i jesteśmy wszyscy wykończeni. Droga była całkiem ciekawa. Możemy powiedzieć, że trafił nam się pan w busiku, który... nie wiem, co się stało, ale zirytował się, że kupiliśmy bilety przez kasę biletową, a nie u niego bezpośrednio i trochę się martwię, że to mogło wpłynąć na to, ile zarobił, ale już musieliśmy mieć pewność, że grupa pojedzie razem i że nie rozbiją nas na nie wiadomo ile, a część w ogóle mi musiała zostać, czy coś takiego. No ale udało się, dojechaliśmy do Zawoi i jesteśmy w Zawoi. Mogę wam pokazać, jak wygląda pokój. Pokój to są takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ale śpią tu tylko trzy osoby, czyli kadra zimowiska. Śpi tu komendantka drużynowa mojej drużyny i ja, czyli kwatermistrz. I ja sobie będę spała tutaj. No i co? I teraz szykujemy się do apelu otwierającego zimowisko. Czyli apelu całego zgrupowania, no i co? No i chyba tyle, więc lecę i idę się ubrać w mundur i nie wiem, najwyżej coś jeszcze dogram z dzisiejszego dnia. No. No i kolejny dzień rozpoczął się wyprawą na Mosorny Groń. Mosorny Groń okazał się być bardzo przyjemnym szczytem do zdobycia. No i jak to wyglądało, to sobie obejrzyjcie sami. Ja mogę jedynie powiedzieć, że i wejście na górę, i zejście z góry było bardzo emocjonujące i ekscytujące i wspominam to naprawdę świetnie. Nie tylko siedzenie w chatce na szczycie Mosornego i jedzenie frytek z... jak to się nazywa? Z oscypkami, z żurawinką, ale ogólnie cała ta trasa była bardzo spoko i nawet jak pod koniec czułam, że moje nogi odpadają i mój tyłek mnie boli od chodzenia, to było naprawdę bardzo przyjemnie i... Zresztą co będę gadać? Oglądajcie sami. No, co robicie dziewczyny? Dawać! No to go! Dawajcie, aniołki! Woo! Jak robimy aniołki! No, ale to jest... Skąd bierze masz tutaj? Kupiłam w Intersporcie. Boże, czyste szczęście po prostu w waszych oczach. No. A to będzie mi zimno. No, zamarzną za chwilę. A ławki? Pod kolana. Dobra, ja wychodzę. Zrobię! Słuchajcie, ta ławeczka tak wystaje, a ja stoję na jednej z nich. Nawet nie wiem w którym miejscu, ale gdzieś tutaj są ławki. No właśnie, nie wiem. Jest ławka. Okej, dobrze. To będzie ławka. Ej, mój, zostań, zostańmy tam. No. No to zaczynamy, to jest trzeci dzień zimowiska? No, ale druga noc. Ale druga noc. Trzeci dzień, druga noc zimowiska. Dziewczyny wykonały przed chwilą... No. Skok do śniegu. A my idziemy przed siebie. Chyba będziemy jakąś górkę małą. O. To jest jak bieganie do morza, tyle że na śniegu. Dokładnie. Tak, na czym polega morsowanie? Morsowanie polega dosłownie na tym... Kurde. Ile radości. Dobra, i w przeciągu 40 minut ten widok
taki z ulicą odśnieżoną, zamienił się na absolutną dzicz, no i spadek w dół. Tak więc idziemy już sobie tutaj absolutną, no nie powiem puszczą, ale zaraz to będzie puszcza. Dziewczyny się zapadają. Tak, tam jest, tam jeszcze jest reszta grupy, ale rozdzieliłyśmy się. Zapadamy się. Tak, zapadamy się, bo... Jakie to głębokie te ślady. No, patrzcie, one tak padają. Wow, ej, patrzcie. Tam nie skacz lepiej. Nie, tam tak, ale... O, tam jest reszta naszej grupy, która też wędruje swoim tempem. No już nie spadają. Już nie. Jest tutaj na pewno... Jak się nazywa ten duch lasu słowiański? Leszy tu był. Na 100% to był leszy. Bez kitu. No zrobię, dobrze. Poznajdowaliśmy duchy lasu tutaj. I tam po drugiej stronie jest drugi duch lasu. O, widać na drzewie. No więc dziewczyny robią sobie zdjęcia z duchem lasu. O, paśnik. Ciekawe, czy jest użytkowany. No i oczywiście zapomniałam o tym, że wchodząc na Mosorny jeszcze zeszliśmy do wodospadu na potoku Mosornym. To chyba była najlepsza część całego wyjścia. Więcej nie zdradzam, zobaczcie sami. Absolutnie im się podoba. A nie, to są schody! Nie, to bezpieczne. No, bo się śliska. O, to są schody. Nagrywam. Drużynowa jedzie. Ani cisi, ani ciemni zbiegają z góry. Zjeżdżać, nie macie psy. O Boże. Mają psychy. O Boże. Dobrze, na pierwszy ogień Paweł. Ej, trzymajmy się. Jesteśmy, drogie panie! Wszystkie jedzą śnieg już. Już mamy wygodne. Tam jest wieża widokowa. Chcesz rękawiczki, czy masz? I tutaj dziewczyny już jedzą śnieg, bo woda nam się skończyła. Ale nie jest źle, więc radzimy sobie jakoś. Ile ma Mosorny grań wysokości? Tysiąc ile? 1040 coś. Jakie widoki ładne są za tą górą. Idziemy tutaj na Mosorny Groń. Jej, zostało dosłownie 5 minut, bo panie, chodzi o dotarcie tam. 25 metrów. Wow, fajnie. Odpoczywaj. Słuchajcie, dotarłyśmy do przepięknego miejsca, które chwila ostrość złapie, które wygląda mniej więcej w taki sposób. I dziewczyny stają, robią zdjęcia. Tak. A część już poszła tam i tam się tak delikatnie miga wyciąg krzesłkowy. I wszystkie liczą na to, że będziemy zjeżdżać tym wyciągiem, ale za chwilę się grubo przeliczą.
Słuchajcie, będziemy zjeżdżać. Mamy tam delikwentki chętne do zjeżdżania, tak? Mogę dupolat? Dupolat? Kiedy masz mało lat? Dupolat. Okej. Ale jak masz na to plan? Tylko nie mam. Ty siadasz pierwsza, bo masz gorsze spodnie, co się bardziej... No, albo możemy na... A ja cię trzymam. Dobra, słuchajcie, no lecicie. No siadać, już siadać. Tak. Już? Tak. Ale stąd już tam. Okej. Okay. I Ania, ty będziesz zjeżdżać po prostu na swoich spodniach, bo masz ty. I robimy tak. Albo nie będziemy. O Boże, jaka gąsienica! Tu już chyba będziemy jechać. No, dawaj, no nie, one nie jadą jeszcze. Baby, na klacie! O, tam cię gonią! Dobra, dobra, dobra. Ej, na o, dawajcie, na klacie! Trzymaj ją! O mój Boże, nie wierzę! No i tak jak 1 lutego był bardzo wymagający i był taką wyprawą właśnie górską, to 2 lutego postanowiliśmy wszyscy odpocząć. No i były takie trochę spokojniejsze zajęcia, niektóre dziewczyny od nas poszły na łyżwy czy na pozwiedzanie zawoi. Zrobiły sobie takie mini zwiady, czyli wybrały zadanie, które chcą zrobić, a następnie je wykonały. I miały być to przyjemne zadania, przy których dziewczyny miały odpocząć, tak więc było naprawdę spokojniej i no, w planach dopiero następnego dnia była wędrówka, ale zobaczcie sobie najpierw, jak wyglądał nasz 2 lutego. No i 3 lutego zebraliśmy się już grupą i chłopców, i dziewczyn, i tym razem poszliśmy zdobywać jałowiec. No, i może tutaj nie będę nic więcej zdradzać, aczkolwiek mogę wam powiedzieć, że ten dzień był bardzo, bardzo interesujący, tak więc no, myślę, że może wam się ten fragment bardzo spodobać. Jak każdy, to każdy. Każdy to każdy. Ale to są ogromne. Ej, chwila, a ja to no. Ej, ale to Boże, się... O, jest cały w śniegu. A to było smug. No. Szaleństwo. Dzisiaj zdobywamy kolejną górę, którą to nie mam bladego pojęcia, ale... Jeszcze nie zdobyliśmy. No więc właśnie, wchodząc na szczyt, mogę wam powiedzieć, że byliśmy świadkami akcji i hopru, i gopru, i później lekarzy z helikoptera goprowego. I mogę powiedzieć, że i ratownicy KPP z hopru, czyli ci z naszej grupy od nas, spisali się fenomenalnie, fantastycznie i genialnie. I tak samo goprowcy, którzy przyjechali na takim śmiesznym motorku i dojeżdżali do, no nie wiem, czy rannej, czy poszkodowanej, nie wiem jak to nazwać, osoby na nartach. Tak, podjechali do tej osoby na nartach, tak więc śmiesznie. No i goprowcy też się świetnie spisali. I ja co prawda tego helikoptera nie widziałam, ale był taki Jurek, którego za chwilę poznacie w tym filmiku i on wszystko nagrał, tak więc zobaczcie sobie, jak to wyglądało.
oczekiwali sobie. Wiem! No i 4 lutego mieliśmy przejazd z Zawoi do Zwardonia. No i faktycznie cały 4 był raczej poświęcony na przejazd. Nic więc nie nagrałam, ponieważ chciałam się skupić na tym, żeby nikomu z grupy nic się nie stało. No i dopiero 5 były różne rzeczy, dzieciaki poszły na sanki oraz po zakupy, a ja akurat tego dnia cały dzień siedziałam w ośrodku i albo rozpisywałam faktury, albo gadałam i plotkowałam z dziewczynami. No i to chyba tyle z mojej strony. Oglądajcie dalej. Ale co? Ej, nie pokaż się. Kurde, nie potrafię nagrywać. Ale fajne. Nie no, ludziska, jesteśmy właśnie w kuchni. Vloga kręcisz? No, kręcę vloga. Nie no, jesteśmy w kuchni, coś tam Krzysiu robi. Ma, żebyś się widział. Dziękuję bardzo. Fajnie się widzę. I w sumie... Nie wiem, coś za chwilę chyba kolację zrobimy. Kolację, śniadanie sobie zrobimy. Oczywiście mamy mało składników, bo mamy więcej... Nie będzie zdatny do sobie. Nie no, słuchaj. Będzie. Nie no, jest więcej chleba jak składników, wiadomo. No, jest więcej chleba jak składników, bo oczywiście jak poszedłem do sklepu, to kupiłem 10 chlebów, a kupiłem tylko 5 paczek. No bo paczek dokładnie sera. A jeszcze nie było szynki, więc kupiłem 4 dżemy. Ale sprawa mamy 44 batony. Ile? 44 batony. 44 batony. No, miałeś na podwieczorek i na... Wędrówkę. Ale jeszcze. Ola i Gonia nie mogą batonów. Adlaki. No to zjedzą... Podsumował. No to... To nie wiem, co zrobimy. Ale mamy... Przecież mamy tak... Mamy princesy i mamy... Ale nie mamy czekolady, jajek i mleka. O losie. Mamy już... 5 albo 6 dzień wyjazdu. No to 6 dzień wyjazdu. Jesteśmy już w Zwardoniu. Zwardon widać za oknem, ale jako że świeci słońce, to go nie widzicie. Będę musiała podejść do okna. No. I mamy na razie dramat, bo za mało sera kupił Jurek. Ale powiem wam, że wydałem na to zakupy 200 zł w Legatanie. Tak, nie. 200 zł i ja to będę księgować. Pozdrawiam. No. No i dalsza część filmiku też nie jest nagrywana przeze mnie, bo guess what? Przeziębiłam się i leżałam w łóżeczku w chwili, kiedy reszta grupy poszła na sanki. Tak więc zobaczcie relację z sanek. Siemano. Jesteśmy już w sumie ostatni dzień tutaj z Wardonią. I mówiąc szczerze, jest taka zawieja, że jest strasznie zimno. A, no i w ogóle ja się przedstawię, ja jestem Jurek Jerzyna, albo Jureczek, jak mamy wygodniej. I też jestem w sumie ratownikiem hopru. No i coś tam pomagam dziewczynom, w sensie jesteśmy razem na zimowisku. Jest bardzo w sumie fajnie. I za chwilę idziemy pozjeżdżać na sankach, z naszą całą grupą. No i w sumie, poza tym, że niektórzy są przeziębieni, no to jest bardzo przyjemnie, nie powiem. Ja jeszcze się wczoraj wywaliłem na mordę. Przepraszam, na twarz, wytnie się to. Wywaliłem się na twarz, bo zjeżdżaliśmy z Adamem, takim chłopaczkiem ode mnie na sankach. No i cóż, niefortunny wypadek, ale będziemy dzisiaj też zjeżdżać, więc wszystko przed nami. Pokaż zbroję. Masz jeszcze tego batona, Krzysiu? Fajna zbroja. Właśnie dostałem batona. No to weźmiemy, dostaniesz. Pokaż zbroję, Mateusz. Wziąłeś do batona? Zbroja, no. Zbroja. No i jest oto nasz harcerz, z którym się wczoraj wywaliłem. Jak było? Let's go! Let's go, dokładnie tak. Nie no, wczoraj, znaczy dzisiaj wchodziłem na tą samą górkę. Znaczy to jest taka bardziej droga, jak górka. Ale no, zobaczymy co to będzie. W ogóle pogoda jest bardzo ładna. W sensie w ogóle, tak? Cały krajobraz. Tutaj bardzo ładne Maserati. Nie powiem. Ja jakoś się nie znam bardzo, ale zawsze coś.
Adam, powiesz coś więcej o sobie? Nie. Nie, nie powie nic. No to jest Adam Kot, pewnie każdy go zna, więc no. Byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten vlog podobał. Taki troszkę, że tak powiem, starsza forma tego vloga. Dawniejsza, którą może kojarzą osoby, które są ze mną od początku na kanale. I co mogę więcej powiedzieć? No chyba nic. Mogę powiedzieć jedynie, że to zimowisko było naprawdę spoko i bardzo dobrze je wspominam. I pozdrawiam wszystkie osoby, z którymi jechałam, czy to w przedziałach, czy w wagonach, czy spałam z nimi w pokoju, czy siedziałam i jadłam z nimi kisiel, czy w ogóle byłam z nimi na wyjeździe, tak więc kochane zajączki, pozdrawiam was bardzo. I mam nadzieję, że z wami wszystkimi się niedługo zobaczę, a tymczasem czuwajcie w uśmiechu, życzę wam dobrej reszty ferii, albo dobrych ferii, jeżeli wam się jeszcze nie zaczęły. I cierpliwości do zdalnego nauczania. Tak więc trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, czuwajcie w uśmiechu i cześć!